Cześć! Wierzysz w przypadki? Bo ja nie. Mam taki system, że czytam kilka książek równocześnie i myślę, że większość osób, które oglądają Czytelniczy Czwartki, też mają taką przypadłość i wiecie, że to jest z jednej strony błogosławieństwo, a z drugiej przekleństwo, bo czasami po kilku miesiącach wracamy do tej samej lektury. I tak też się stało u mnie 3 dni temu, że ponownie wróciłam do Coveya, Zasad skutecznego przywództwa, książki, którą zaczęłam czytać kilka miesięcy temu. W zasadzie wszystkie książki Coveya są takie, że się je czyta dosyć długo, bo to są rzeczy, które się przyswaja, które się analizuje i to nie jest taka książka lektura do poduszki. I wyobraź sobie, że zaczęłam czytać tę książkę na rozdziale 31, który nosi tytuł, uwaga, System kształcenia skoncentrowany na właściwych zasadach. System edukacji. Temu ten rozdział jest poświęcony. W obliczu tego, co się dzieje w polskich szkołach w ostatnich dniach, wydaje się, że to jest po prostu trafione w punkt. I bardzo Cię proszę teraz o to, żebyś wsłuchał się w kilka fragmentów, które chciałabym teraz przeczytać. Idealnie pasują do tego, co się dzieje, do tych emocji i tego, co jest czasami niewypowiedziane, co jest między słowami, a co jest w zasadzie sednem tego wszystkiego. Wielu pedagogom zależy na tym, co robią i starają się dać z siebie wszystko. Są jednak bardzo podatni na zranienie i ostatecznie opadają z sił i ulatuje z nich entuzjazm. Często wykształcają oni typ mentalności przetrwania. Zastanawiają się, co zrobić, aby przetrwać kolejny dzień. Żyją z dnia na dzień, czasami ograniczają działalność tylko do swoich indywidualnych klas. Jedyne wpłaty na ich konta bankowe emocji pochodzą z tych klas. Czują się niedocenieni, niedowartościowani. Podobnie dzieje się wśród wielu dyrektorów szkół. Opinia publiczna domaga się większej odpowiedzialności pedagogów. Nauczyciele pragną zniesienia nałożonych na nich ograniczeń, rodzice zaś naciskają na wprowadzenie bardziej wymiernych i precyzyjnych kryteriów oceny. Cały ten proces wymaga olbrzymich nakładów energii. Sam się napędza, powoduje demoralizację wśród nauczycieli i administratorów, rodzi nadmierny krytycyzm i atmosferę wzajemnych oskarżeń. Jeżeli w całym społeczeństwie zawód nauczyciela straci reputację i olbrzymie możliwości wywierania wpływu, młodzi ludzie nie usamodzielnią się na tyle, aby wziąć odpowiedzialność za własną naukę i życie, ponieważ zobaczą zbyt wiele wzajemnego oskarżania się, zbyt wiele krytycyzmu, obarczania innych odpowiedzialnością i oddawania własnej siły na rzecz słabości innych ludzi i instytucji. Dlaczego tak się dzieje? Brak wspólnej wizji blokuje zmiany. A jaka wizja mogłaby pomóc tutaj? I Covey przychodzi z takim pomysłem, aby każdy członek szkolnej społeczności wziął sobie za cel wizję samodzielnego ucznia. Samodzielny człowiek to, brzydko mówiąc, produkt przeciwny do tego, którego machina szkolnego systemu edukacji wypuszcza w świat. Wiemy o tym dobrze. Oczywiście istnieje tysiące nauczycieli, którzy samodzielnie przeciwstawiają się temu i działają inaczej niż to system zaplanował. I to jest piękne. I to wszystko się dzieje oddolnie i tego jest coraz więcej. I jest tak wiele pięknych ruchów, które po prostu odświeżają ten system edukacji i polską szkołę. Jednak systemowo nadal to wszystko kuleje. Covey pisze o tym, że gdybyśmy skupiali się na tym, aby uczniowie byli samodzielni i odpowiedzialni za wiedzę, którą przyswoją, albo też za tę, którą nie przyswoją, nauczyciele poczują się oswobodzeni z poczucia takiego obowiązku posiadania pełnej wiedzy. Oczywiście mamy świadomość tego, że już czasy, w których się wierzyło, że nauczyciel to chodząca encyklopedia i takie kompendium wiedzy już dawno minęły i nie taka nasza rola, ale cały czas jest takie oczekiwanie społeczne. I przy takiej zmianie paradygmatu oboje, uczniowie i nauczyciele, stają się uczniami. Nie ma tutaj absolutnego mistrza, oboje są w drodze, nie ma takiej presji na wynik, ale jest skupienie na tym, co do tego wyniku prowadzi. I to jest ogromnie uwalniająca taka perspektywa. Jeżeli będziemy zaczynać z wizją końca, czyli odpowiemy sobie na pytanie dlaczego i jak, dlaczego uczę, dlaczego zostałam nauczycielem i jak uczę, a nie czego, bo to, jaki przedmiot wykładamy, jest najmniej istotne w tym wszystkim. Czyli zadamy sobie pytania o cel i zasady, to dojdziemy do sedna sprawy, czyli rozpoznamy swoją misję. A misja jest niezmienna bez względu na warunki. Jej korzenie jest korzeniem takiej wewnętrznej motywacji, która jest odnawialna na szczęście, wbrew temu, jakie są okoliczności. I tutaj też nie chodzi znowu o to, aby brać się na barki taką wielką misję zbawienia świata, bycia siłaczką, ale bardziej chodzi o taki wąski zakres specjalizacji, który sobie wybierzemy. Na przykład, będąc polonistą, ja wcale nie muszę odpowiadać i być odpowiedzialna i skupiać się na wszystkich aspektach tego przedmiotu, czyli i na tej gramatyce, i na ortografii, i na literaturze, aby to wszystko było na takim samym poziomie, tym bardziej, że nigdy nie będzie, bo spójrzmy na siebie tak bardzo, może krytycznie nie, ale obiektywnie. Każdy z nas ma takie swoje koniki albo coś, co niekoniecznie kocha. I na przykład u mnie zawsze było tak, że ja najbardziej stawiałam na czytanie, na literaturę, na pisanie, na te wartości w nauczaniu języka polskiego. Natomiast ta gramatyka, ortografia dla mnie zawsze były mniej ważne i to od razu, jakby 1 do 1 przekładało się na wyniki moich klas. Zawsze było tak, że moje klasy były słabsze po prostu z takich gramatyczno-ortograficznych jakichś tam wyścigów, natomiast jeżeli chodzi o pisanie, o takie tworzenie, czytanie, w tym byli mocni. W związku z czym, czy chcemy, czy nie, to się przekłada. Nasza siła i nasze słabości przekładają się na uczniów. W związku z tym, jeżeli będzie tak, że oba te organy, nauczyciele i uczniowie są na tym samym poziomie, mają taki sam poziom odpowiedzialności, taki sam poziom wkładu pracy, to wtedy nikt nie ma takiego poczucia obarczenia taką odpowiedzialnością, której nie jest w stanie unieść. I o tym wszystkim będziemy bardzo dużo mówić na FitEduCampie, czyli całodniowym szkoleniu dla wychowawców, które odbędzie się, kochani, 6 maja w Bielsku Białej, czyli zaraz po majówce. Wiem, że jest strajk, że Wasze myśli są gdzie indziej, że jest bardzo trudno, ale może to jest właśnie naprawdę bardzo dobry moment na to, aby zadbać o siebie, żeby nabrać siły, żeby odkurzyć swoje dlaczego, zawalczyć o swoją taką spójność wewnętrzną, poznać techniki regeneracji siebie, zadbania o swoją energię podczas superwizji, docenić taką perspektywę bycia fit wychowawcą, dowiedzieć się, co się za tym kryje, jak zadbać o to, żeby się nie wypalić, bo wszyscy, którzy płoną, a żeby innych zapalić, samemu trzeba płonąć, wiadomo, ale ci, którzy się wypalają, to ci, którzy właśnie płonęli najmocniej, czyli którym najbardziej zależało. Co zrobić, żeby właśnie do tego nie doprowadzić? I dlaczego tak jest, dlaczego to jest ważne w dzisiejszych czasach, aby mieć silnych uczniów, ponieważ takie moduły na tym szkoleniu się także pojawią, o silnych uczniach, co zrobić, jakie wprowadzać techniki, jakich nawyków pilnować i co jesteśmy w stanie zrobić w szkole. Nie chodzi tylko o to, żeby to wprowadzać, wyrzucać i żeby to się działo w domu, nad czym my nie mamy jakby kontroli czy żadnego takiego wpływu jakiegoś większego, ale chodzi o to, co możemy zrobić w szkole, to jest ważne, a wskaźnik depresji wciąż nieuchronnie rośnie wśród młodych ludzi. Dlatego zadbanie o to, o taki naprawdę dobrobyt psychiczny naszych uczniów i nasz, to jest naprawdę priorytet w dzisiejszych czasach. Ta wiedza encyklopedyczna dawno odchodzi do lamusa. Mówi się, że szkoła nauczycielem stoi. Tak jak piękne jest to zdanie, to tak samo jest ono bardzo obarczające. A gdyby tak, system kształcenia skoncentrować na zasadach. Cóż to znaczy? Covey mówi coś takiego. W sercu naszego zainteresowania jest samodzielny uczeń, silny uczeń, który jest otoczony systemem kształcenia i zasadami i wokół także jakby kolejną powłoką są poszczególne organy całego ekosystemu szkolnego, czyli rodzice, nauczyciele, rówieśnicy, dyrekcja, administracja, lokalna społeczność. To środowisko, w którym ten uczeń żyje. Każdy z tych jakby elementów, z tych osób jest źródłem określonych zasobów i powinien pilnować tego, aby były one na jak najwyższym poziomie. I to wszystko to są kręgi, czyli tak jak przy okrągłym stole, każdy ma takie samo prawo i takie same obowiązki. To jest taki ekosystem mobilizujący do samodzielności. I w tej strukturze, uwaga, rodzice są tak samo ważni jak nauczyciele. W takim układzie siły powstrzymujące są o wiele łatwiejsze do wykrycia. O wiele łatwiej jest wtedy wyłapać, co jest tym słabszym ogniwem. Oczywiście nie chodzi o to, żeby piętnować, ale żeby móc jakby temu jak najszybciej zaradzić, żeby zadbać o samodzielność ucznia. Nie jest to szybki program odnowy, jest to proces długotrwały, oparty na koncepcji 7 nawyków, czyli tej pierwszej, najgłośniejszej książki Coveya, którą też serdecznie polecam. Fit edukacja to nie fast edukacja. Tutaj się wszystko dzieje powoli. Jest to metoda małych kroków, pracy na nawykach. Dlatego od razu też mówię, że to nie jest szkolenie, które będzie robiło takie wielkie wow od razu jeden dzień po, to znaczy ono zrobi takie wow u nas w środku i to jest tutaj najcenniejsze i będzie prowadziło do tego, że sami będziemy potrafili odbudowywać swoją wewnętrzną motywację i to będzie stałe, to będzie konstans. Nie na takiej zasadzie, że jest szkolenie, jesteśmy olśnieni 1000 po prostu różnych rzeczy, których nie potrafimy później wsadzić do naszej rzeczywistości. I to jest po prostu taki efekt wow na chwilę, jak na przykład takie lekcje pokazowe, które każdy z nas jest w stanie zrobić, ale tutaj walczymy o nawyk, o progres i proces, o drogę, która prowadzi do tego upragnionego celu. Jest to droga długa, ale to jest jedyny sposób na to, taki slow, edukacja w duchu slow, żeby to było naprawdę takie prawdziwe. Nadzieja... wydaje się to wszystko takie trudne, ale nadzieja naprawdę jest większa niż nam się wydaje i chciałabym Wam tutaj, już zbliżając się do końca, przeczytać taki fragment, który naprawdę jest bardzo pokrzepiający. Można osiągnąć doskonałość nawet na oceanie przeciętności. Da się to zauważyć, jeżeli przyjrzymy się rozmaitym szkołom w całym kraju. Działają w nich proaktywni ludzie, są oni kierowani od wewnątrz, przez własny system wartości oraz mają wewnętrzną dyscyplinę i odwagę, by według niego żyć. I to jest ta droga, którą chcielibyśmy podążać. Zapraszam Was jeszcze raz na FitEduCamp. Dodam, że wszystkie osoby, wszyscy uczestnicy, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu, którzy się już zapisali, należą już do grupy premium na Facebooku, która się nazywa Mentoring Wychowawczy. Jest to grupa, która będzie trwała, jakby żyła tylko kwartał w takiej formie, w jakiej jest teraz, w takiej formule. Kwartał bezpłatnych treści, które nigdzie wcześniej nie były publikowane i nie będą publikowane, w której będą się działy 3 live'y od miesiąca, w którym jest szkolenie, czyli to będzie maj, czerwiec, lipiec. W grupie, w której każdy uczestnik ma prawo do bezpłatnej konsultacji wychowawczej ze mną, która także później będzie też pogłębiana przez konsultacje z psychologiem i pedagogiem. Także w tej grupie, ponieważ jest to bardzo elitarna, bardzo wąska grupa, stworzy się taka grupa nauczycieli, takich po prostu taki mastermind, bardzo zaangażowanych wychowawców, w której będziemy sobie dawać wyzwania takie bardzo niestandardowe. Będziemy robić rzeczy, na które normalnie w szkole nie ma siły czy nie ma chęci, a tutaj my się będziemy bardzo w tym mobilizować, dopingować. I kochani, teraz bardzo ważna informacja. Jest teraz... taka możliwość skorzystania z rabatu w wysokości 200 zł. Mianowicie, jeżeli zgłoszą się na szkolenie 2 osoby, czyli taki po prostu dwupak, wtedy zapłacą 500 zł zamiast 700, ponieważ normalnie cena za jedną osobę to jest 350 zł i w tym momencie płacą po prostu po 250 zł za osobę. I myślę, że to jest naprawdę super okazja do tego, żeby skorzystać. Jak najbardziej można przedstawić to też w szkole. Mam nadzieję, że będziecie mogli skorzystać z dotacji szkoły czy gminy, bo tak się najczęściej dzieje. i jest taka możliwość, dlatego też zawalczcie o to. Polecam, kochani, Wam to szkolenie i polecam Wam przede wszystkim książkę Zasady skutecznego przywództwa Coveya. Ja tutaj powiedziałam tylko kilka słów o jednym rozdziale, który jest po prostu malutkim wycinkiem wielkiej skarbnicy. To jest naprawdę super inwestycja. Zakupić sobie tę książkę, ponieważ jak ją wypuszczycie w bibliotece, na pewno będziecie chcieli mieć taką egzemplarz dla siebie. Będziecie tam zaznaczać mnóstwo rzeczy, zresztą widzicie, jak ta moja książka wygląda i będziecie do niej wracać, bo to jest coś, co się nie starzeje, dlatego że tutaj są świetne pomysły, świetne spojrzenie na przywództwo oparte na wartościach i na zasadach, czyli coś, co jest stałe w tym świecie, które pędzi, które się zmienia. W końcu jest coś, na czym się możemy tak oprzeć i budować i to naprawdę będzie działało. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj, chociaż taki dosyć długi odcinek się nam nagrał. I do zobaczenia za tydzień. I wierzę w to, że z wieloma osobami, do których teraz mówię, spotkam się z tymi osobami za niecałe 3 tygodnie w maju na FitEduCampie w Bielsku Białej. Do zobaczenia.